Od zbanowania nitrozyniaka minęło już ponad pół roku. Wielu antyfanów jest bardzo szczęśliwa z tego powodu, że Sergiusza nie ma już na YouTube. A druga część zwolenników bardzo rozpacza nad brakiem filmów od tego twórcy. Niewątpliwie była to jedna z głośniejszych akcji w ubiegłym roku i wtedy też wiele osób odcięło się od Sergiusza, traktując go poniekąd jako trendowatego, przez to ten bardzo rzadko pojawiał się u kogokolwiek na kanale. Dopiero po pół roku szalony reporter postanowił zrobić z nim rozmowę, w której to poruszyli kilka istotnych tematów, a na światło dzienne wyszły ciekawe informacje. Oczywiście pierwszym i głównym tematem jest kwestia bana Nitro. Wiele osób domyśla się, jaki mógł być powód tego bana, a mianowicie chodzi o toksyczną działalność nitrozyniaka w sieci, gdzie zwieńczenie filmu Nie wiem, ale się dowiem było mocnym bodźcem do zamknięcia kanału Sergiusza. Jednak jak z jego strony wygląda prawdziwy powód bana? Czy ty w ogóle wiesz, z jakiego powodu ty zleciałeś i czy ty wierzysz w tą teorię, że dlatego, że na tamtym kanale zrobiłeś, a nie powinieneś używać drugiego kanału? Ciężko powiedzieć. Dyplomata. Wiesz, nie, no bo jakby dużo jakby różnych teorii się pojawiło. Wydaje mi się, że każda jest tak samo wyssana z dupy, bo można teoretyzować i można jakby pomyśleć. Ale powiedzmy, bo ja się na przykład nigdy nie odwołałem od tego, nie? I nie chcesz? I nie będziesz? Czy myślisz? Właśnie, bo to jest trochę patowa sytuacja. Bo od czego ja mam się odwołać? Czy ja mam się odwołać od tego, że przepraszam, że podczas gdy miałem zawieszony główny kanał na 7 dni, opublikowałem film na drugim kanale odnośnie tego, że dostałem blokadę na głównym kanale, czyli jakby oficjalny powód. Chciałem im napisać rozprawkę, że kiedyś byłem głupi, młody i ogólnie to się zmieniłem i nie wiem. Ja myślę, że numer dwa, bo ja uważam, że numer jeden nie jest przyczyną. Ty dostałeś wytłumaczenie, że dlatego dostajesz bana na tym drugim, jak miałeś na 7 dni, dostałeś to? Czy tak, po prostu... Tak. A, dostałeś i to napisali ci w powodzie? Tak. Oficjalny powód zbanowania kanału Nitra był taki, że ten po prostu obszedł blokadę publikacji, publikując inny film na swoim drugim kanale, który to miał wyjaśnić, że na pierwszym kanale ma bana na publikację. Dość dziwna sprawa. Taki sam powód otrzymał Nitro mailowo, ale wiele osób widzi tutaj drugie dno związane z działalnością nitrozniaka i twierdzi, że powód bana jest tylko przykrywką. Co ciekawe, Sergiusz nadal się nie odwołał od tego bana, bo jak sam twierdzi, nie wie od czego powinien się odwołać. Ciekawą teorię na temat bana przedstawił sam prowadzący, lecz trzeba brać to z dużym dystansem. No to ja mam jakieś inside'owe od nich tam, ktoś gdzieś coś, to po prostu nie wiem, ale się dowiem. No. Poszło tyle zgłoszeń, że po prostu nie byli w stanie tego, no musieli coś z tym zrobić, że w sumie tak formalnie i prawnie nie powinni by ci tego zrobić, ale ilość zgłoszeń po tym filmie, tak mi ktoś powiedział, kto gdzieś tam coś tam... Czyli ogólnie spam słyszał. Reporty działają. Tak, tak, że to była taka ilość, że po prostu nie mogli przejść pod naporem opinii publicznej, że to nie była ich decyzja stricte, taka wiesz, to, że tam zrobić ten... A wiadomo, że to jakby musieli wytłumaczyć, że to było dobre wytłumaczenie, ale że to była przyczyna. Nie mogli, oni już po prostu stali tym zalani, dobra, no z wojna złego. Czy jeden Nitro krzyczący, czy milion osób krzyczących. Najistotniejszą rzeczą jest fakt, że Nitro nigdy się od bana nie odwoływał. Otrzymał on oficjalny powód od YouTube'a, który również został przekazany dalej przez rzecznika YouTube. Dopóki nie odwoła się on od bana, tak naprawdę nie dowiemy się nic nowego w tej sprawie i można mówić wiele teorii, lecz na ten moment platforma podała taki, a nie inny powód. Jednak czy kiedykolwiek Nitro ma w planach takie odwołanie napisać? Ciekawi, nie odwołałeś się? I ty naprawdę teraz żartowałeś, czy myślisz nad odwołaniem i myślisz nad formą jego? Serio? Czy bo ty nieraz na tych swoich tych mówisz, że już YouTube masz w dupie, że już B. Ja nie powiedziałem, że mam w dupie, czy że jest B, tylko że jakby ja nie widzę punktu zaczepienia na takiej zasadzie. Dochodzi również kolejny wątek w tej sprawie, a mianowicie fakt zbanowania kanału Sandry, czyli dziewczyny Nitro. Jej kanał również dosyć szybko został zbanowany po zbanowaniu kanału Nitro, a Sandra w żaden sposób nie złamała regulaminu YouTube, lecz wiele osób zauważyło, że Sergiusz regularnie pojawiał się na jej filmach. Czy to było faktycznym powodem zbanowania kanału Sandry? Ja nie wiem, ale oni jakieś powiązanie tam wrzucili, bo jej tylko jeden kanał spadł, ona ma drugi jakby co. A na tym drugim się pojawiasz? On nie jest prowadzony na razie. Aha. Ja znowu też gdzieś tam pojawiałeś się na tyle często, że można by cię było uznać za współtwórcę, a to, że nie jesteś jako współtwórca wpisany, to jest jakby inna rzecz. Ale że YouTube przy częstym pojawianiu się gdzieś tam, można być za współtwórcę i do widzenia, a nie powinieneś nim być. To akurat jest ciekawe pytanie, na które oni nie potrafili odpowiedzieć podczas korespondencji, jaką ona tam wymieniła. Bo masz, piszecie, znaczy Sandra pisze, tak? Sandra coś tam pisała z nimi. Support, ja tak. Nie widziałem tych wiadomości, ani nie byłem prowodyrem. Tak więc istnieje możliwość, że była to kwestia powiązania maila nitrozyniaka z kanałem właśnie Sandry. Z drugiej strony Sergiusz mówi, że nie widział tych wiadomości, a potem odnosi się właśnie do korespondencji, że YouTube nie potrafił się do tego odnieść. Tak więc istnieje spora szansa, że też wszystkich istotnych informacji w tej sprawie nie poznaliśmy lub Nitro coś ukrywa. Nie jest tajemnicą, że popularni twórcy zarabiają z YouTube'a ogromne pieniądze, wliczając w to AdSense,
jak i współpracę. Kanał Nitro generował również ogromne wyświetlenia, gdzie przy włączonym zielonym dolarze był w stanie zarabiać dziesiątki tysięcy złotych. Jak na ten moment wyglądają zarobki Sergiusza i czy w skrócie mówiąc dużo ucierpiał na zbanowaniu kanału? Firma jest mocna ogólnie. A wpłynęło to na firmę? Na pewno trzeba było, trochę model zmienić. Wiesz, bo jakby to był najtańszy marketing, tak. Nie? Czyli wiesz, jesteś duży, jasne, w czymś chodzisz, czy coś reklamujesz, to jakby nie kosztuje cię to, a teraz czy na swoim filmiku wrzucasz reklamę też, jakby nie płacisz kogoś. O to chodziło po prostu, nie? Teraz tego nie ma, więc trzeba jakoś wobec, jakby dookoła tej sytuacji sobie znowu zaaranżować przestrzeń, z której właśnie trzeba będzie korzystać. AdSense to ciekawa sytuacja, bo z AdSense'a to tak mieliśmy średnio od 15 do nawet 100 tysięcy złotych w miesiącu. Pieniądze YouTube'owe mniej więcej w sferze YouTube'a zostawały. Więc no, jakby nie były to pewnie odcinki jakości Budda, że o super, ale no też trochę kosztowały. Raczej nie do końca prawdą jest to, że Nitro korzystał z kanału tylko do promowania swojej marki 7more7. W przypadku dużych twórców i takich wyświetleń są to naprawdę dobre pieniądze, tak więc finanse firmy na pewno mocno straciły. Niemniej jednak być może kiedyś Sergiusz odwoła się od bana i wtedy poznamy nowe fakty w tej sprawie. Poznaliśmy również nowe ciekawe fakty na temat eventu, który planuje Budda. Jak wiadomo, wszystko co robi Kamil, robi z ogromnym rozmachem. I tak będzie również z eventem, który planuje niebawem we wrześniu. Posłuchaj sami. A co gdyby tak zamiast na Narodowym oglądać piłkarzy, to wylać asfalt i wpuścić najlepszych kierowców świata? Zrobić takie show, jak widzieliście przed chwilą, ale na największym obiekcie w kraju. Niedługo zdradzę wam więcej, ale nie planujcie nic na 15 i 16 września. Zaufajcie mi, bo szykuje się naprawdę rewolucja. Ciekawą sprawą jest to, w jaki sposób Kamil to załatwił, ponieważ rezerwacja Stadionu Narodowego to niemały koszt, a samo wydarzenie trzeba planować z wyprzedzeniem kilku miesięcy. Fame MMA miał podobno odbyć się na Stadionie Narodowym, ale przez fakt długich terminów nie doszło to do skutku. W evencie Buddy dodatkowo ma specjalnie zostać wylany asfalt i cała otoczka wygląda naprawdę solidnie. Na pewno będzie to wydarzenie, na które sporo osób czeka. Ciekawym wydarzeniem było również przekazanie samochodu dla Buddy. Zazwyczaj to właśnie ten twórca rozdaje samochody, ale tym razem było nieco inaczej. To on otrzymał auto od widza i był to nie byle jaki samochód, bo słynny amerykański NASCAR. Ten świr mówi, że ogląda moje filmy razem z dzieciakami i że ma dla mnie samochód, nie? Stoi tu pod płachtą, a ja wczoraj widziałem kątem oka to auto, no bo ma wlepę Hot Wheelsa, nie? I mówię, kurwa, wiem co tutaj stoi, NASCARówka. Ściągam płachtę, a on mówi, że ta NASCARówka jest dla mnie. Moja, na własność, słuchajcie, taka NASCARówka, kurwa, to kurwa trzeba. Pierwszy raz w historii kanału, gdzie ja zawsze daję samochody i tak dalej, jestem w tej drugiej stronie, nie? Że ktoś mi dał samochód. Co się w ogóle dzieje, nie? Jest to naprawdę dość hojny gest dla Kamila i na pewno w dużym stopniu go to wzruszyło, bo fajnie jest rozdawać, ale fajnie jest również coś otrzymać. W odcinku Buddy zapewne dowiemy się dokładnie, jaka historia stoi za tym prezentem. W takich wydarzeniach często Kamil jest w centrum uwagi, a każdy chce podejść i zrobić sobie z nim zdjęcie. Lecz niestety ten jest zmuszony odmawiać takich sesji z jednego istotnego powodu. My w piątek i bez mnie. Ja wam powiem dlaczego. Stanę sobie na kładzie i wam opowiem. Dobra, dobra. Zobaczcie, to jest wszystko bardzo proste. Zrobię zdjęcie z trzema osobami, żeby było, poczekajcie, żeby było sprawiedliwie, powinienem wtedy zrobić z każdym. Jedno zdjęcie to 10 sekund, 6 zdjęć to minuta. Ty zrobisz zdjęcie, w 10-15 sekund pójdzie. Ja muszę później zrobić z każdym. W efekcie stoimy 3 godziny, taka jest prawda. Jest to na pewno cięższy element pracy influencera, bo gdziekolwiek się on nie pojawi, to każdy chce sobie zrobić z nim zdjęcie, a robiąc zdjęcia z jedną osobą, no wypada sobie zrobić zdjęcie z wszystkimi. Dość sporą rozpoznawalnością, ale znacznie mniejszym uznaniem cieszy się Daniel Magical oraz jego mama. Wiele osób pamięta obszczaną starą miejscówkę, w której to realizowane były streamy. Teraz Daniel pochwalił się nowym miejscem, gdzie będą prowadzone transmisje. No siemanko kochani, jak widzicie, po dwóch dniach remont jest gotowy. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jest nowy narożnik z Cezary Meble. Bardzo dziękujemy. Mamy panele. Będziemy szukać kabli do LEDów. Dzisiaj live o 19:00. W końcu weekend. Będzie się działo. A w przyszłym tygodniu mama jedzie w magiczne miejsce. Już się niedługo dowiecie, jakie.
I faktycznie wszystko wygląda lepiej, lecz nadal charakterystyka twórcy oraz opinia o nim w sieci się nie zmieni, a jego zachowanie oraz to, skąd się wywodzi, nadal przez wiele osób będzie pamiętane. Wiele osób zapamięta również sytuację z Natalią Janoszek. Cały internet wrze po tym, jak Krzysztof Stanowski solidnie obnażył wszystkie kłamstwa tej pani, ale dość ciekawym wątkiem jest tutaj sprawa pewnego dziennikarza, który już kiedyś zasłynął z publikacji wywiadu bez drugiej osoby. Chodzi oczywiście o Damiana Glinkę, który to chętnie i wielokrotnie przeprowadza wywiady z panią Janoszek. Cześć, dostaję od was bardzo dużo wiadomości po bollywoodzkim zerze o tym, że gram tam trzecioplanową rolę reportera, który bardzo często rozmawiał z Natalią Janoszek. Moi drodzy, tak, to prawda, to byłem ja, ciężko się tego wyprzeć. Jednak rozmawiałem z nią, bo bywała na salonach, była przedstawiana jako bollywoodzka gwiazda, opowiadała wspaniałe historie, których ludzie uwielbiali słuchać. W pewnym momencie też mi pewne rzeczy przestały grać, jednak karuzela się kręciła. Ja się na niej kręciłem, Natalia się kręciła, opowiadała jeszcze fajniejsze historie, ludzie przecierali jeszcze bardziej oczy, ale po obejrzeniu filmu Krzyśka Stanowskiego poczułem się oszukany i chciałbym was serdecznie przeprosić, że dostarczałem wam tego typu content, że nie sprawdziłem swojej bohaterki i aż boję się pomyśleć, kto jeszcze jeździ na tej karuzeli. Raczej tłumaczenia te nikogo nie zdziwią, patrząc na sytuację sprzed kilku tygodni z publikacją wywiadu mimo braku zgody. Publikowanie wywiadów z panią Natalią jest kolejnym wydarzeniem, które to niczym się nie wyróżnia na tle innych. Ale najważniejsze, jak mówi sam prowadzący, że wyświetlenia się zgadzały, choć te, jak się przyjrzeć, nie były zbyt duże. Ale już całkiem spore wyświetlenia były na filmach związane z różnymi rekordami Guinnessa. Jest to dość popularny format, w którym to twórcy próbują pobić rekord Guinnessa na swoich filmach, tym samym zbierając przy tym ogromne wyświetlenia. Jednym z takich kanałów w Polsce jest chociażby Bungie. Jak za chwilę się dowiecie, Guinness postanowił zgłaszać roszczenia do takich filmów. Zaczęli oni ściągać filmy, jeżeli na miniaturce filmu znalazło się ich logo. Sytuacja ta bezpośrednio dotyczy zagranicznego kanału Ducky the Gamer, którego to film został całkowicie zdjęty. Ciekawe, czy jest to jednorazowy przypadek, czy odbije się to szerszym echem również na naszej polskiej scenie, gdzie niejednokrotnie polskie kanały korzystały z tego logotypu. Bo trzeba pamiętać, że rekord Guinnessa to nie tylko znaczek, ale i również firma. Jeżeli dany kanał otrzyma 3 takie ostrzeżenia, to jego kanał jest zdejmowany. Na pewno kilka ostrzeżeń otrzymali mężczyźni, którzy to wypisywali do Kasix. Odnosząc się do materiału Goats, influencerka wspomniała o dość nietypowych sytuacjach, gdzie mężczyźni do niej wypisywali, aby zaproponować jej wprost pieniądze za wysłanie jej prywatnych rzeczy, co brzmi bardzo obleśnie. Niektórzy, ostatnio miałam propozycję 10 tysięcy złotych za majtki, żebym komuś wysłała. Wiecie, ile ja mam DM-ów o to, że ludzie chcą zostać moimi sługusami, czy moimi niewolnikami i ich jedynym pragnieniem i pożądaniem jest to, żebym wydała ich ciężko zarobione pieniądze. Niezależnie od atrakcyjności influencerki, takie propozycje w mniejszej bądź większej ilości się pojawiają i jest to nieodłączny element pracy, aby skutecznie takie wiadomości blokować. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a ja zapraszam was na kanał Ciekawe Statki, gdzie możecie zobaczyć film z 20 nieznanymi faktami na temat Titanica. Kliknij w odnośnik na ekranie i obejrzyj film do końca.